rozpocznij nagrywanko. Gotowanko. A to są Lucky Block. Tak, forty. Co? Nagon ma na imię ten kolej z Awatara? Nie ma, haha, dobra. Dobra, o kurde, ale się zaczaiłeś. Cześć ludzie, witamy w kolejnym odcinku Lucky Block Forty z oczywiście Furmanem. Cześć Furmi. Dzień dobry, robimy świruska. Ale piękny świrusek i to jest mapa autorstwa bezimiennego. Jeżeli grasz w Gothica, to na pewno kojarzysz. Kotik moim sercem, yeah. Furman jest mega fanem Gothica. Gothic! Gothic jest najlepszy. Ja przyznam szczerze, że grałem chwilę w jedynkę i mnie totalnie znudził. Ale z tego co wiem, po prostu to trzeba wsiągnąć w tą historię. Tak. No, Furman chce mnie po prostu pobić. O, w końcu. Już spokojnie. Także no. Słuchajcie, link do wysyłania map jest oczywiście w opisie. Mapy na 189, możecie wysyłać tory, możecie wysyłać forty, co po prostu chcecie. Nie stawiajcie lucky bloków. Link do kanału Furmana jest w opisie, zostawcie łapę w górę i wbijajcie do Furmana. Tak? Zapraszam. Wszystko tak. Powiedziałem. Wszystko powiedziałem. A ci, co oglądają mnie, to samo tylko, że do flotara. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Może powiedzieć? Tak. Przeczytasz zasady? Czekaj, po tabliczce. Po tabliczce. No. Zasady. Nie podkradaj bloków z dekoracji. Okej. Okay. Nie podglądaj innych osób. Jeśli to potwory... Chyba... Co? Nie, to się tyczy tak, wiesz, do normalnego życia. No. Nie, do życia. Okej, okay, spoko. Jeśli potwory ci przeszkadzają, możesz je wylaczyć. Nie używaj bez celu gamę mode 1. Przedmioty ustaw pod teleportację... Tych szmatów wyświetlę. Pod teleportacja po ekwipunek. Powodzenia, niech wygra najlepszy. Rozumiesz, nie? Umieraj, zniechaj szmato. Ła, dobra, nie, dobra. Dlaczego nie bijesz? I dla tych, którzy nie wiedzą, takie szybkie wytłumaczenie. Mamy 10 minut na zbudowanie fortu z Lucky Blocków i później musimy znaleźć serce, jednocześnie porobić pułapki i wygrywa ten, który wygrywa. Jakie zasady od nas? Gdzie nie chowamy? No, nie ma czegoś takiego, że wiesz, w losowym miejscu, takim wiesz, blok, o kurde, właśnie przedmioty niebieski. Weź. Czerwony. Ja oczywiście przygotowałem tutaj bloki nam, wszystko, bo to były puste skrzynki. Cofamy się teraz. Chyba ty się cofasz. Cofamy się i czekaj, logo się popsuło, widzisz bezimiennego tutaj? Nie widzę bezimiennego, to jest Bezi. Bezi, no, Bezi Play Games. No tak, ma tak na... Tak. Szatun! Nie wiedziałem. Wersja mapy 1.1, czekaj, są tu jakieś ustawienia? Wybór mapy. Właśnie, bo to jest wybór mapy. Ustawienia, czekaj. Dzień, powrót, ładna pogoda, ale zarąbiste to jest. Wow. Wejdź sobie w... nie wziąłem nawet ustawienia. W ustawieniach byłem tutaj. Aha, tutaj. Wow. No. Ziutek, co ty zrobiłeś? No widzisz, bezimienny i od razu jest klasa. O, no, okay. Naprawdę powiem tak. Dobra, bez efektów pogodowych. Poziom. Poproszę w dzień i... Ja to już wszystko wstawiłem, nie? Tylko... Powrót, dobra. Wybór mapy teraz. Klikamy. Ciebie przyniosło i tak myślałem, że... Co? No to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć... nie, w budowie, przepraszam. Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć odcinków! No! Na tej mapce! Bezi, naprawdę jesteś totalnym kozakiem. Serio. No. Którą mapę bierzemy? Co? Ta wygląda fajnie. Dobra. To klikamy. Wybierz swoją stronę. Dobra, jestem czerwony. Ja niebieski. Ale fajne to jest. Okej. Okay. Yeah. Jezu, jaki... I tych dekoracyjnych nie ruszamy. Prawda? Czekaj. Chwila, czy będzie jakieś odliczanie, czy ja mam po prostu włączyć timer na telefonie? Poczekaj, ja tu mam jakieś close. Masz jakieś przyciski, cokolwiek? Tak, mam, żeby otworzyć bramę. A poczekaj, spróbuję. Nic nie budowałeś? Nie budowałem. A możesz zamknąć tą bramę? Okej, okay, dobra, to na 3-4 startujemy. 3-4, go. Ruszył timer na moim telefonie. Dobra, ale słyszę, masz jak posunąłeś ten timer. Uderzyłem telefonem o biurko po prostu. Może dlatego. Telefonem o biurko, no to i co? Chodzi... my nie mamy tego żyćka. Nie mamy żyćka. Znaczy w tym sensie, daj sobie bekona z Game Mode 1. Zbugowało się. Co się stało? Na jedną mapę mnie przeniosło. Ale tak dosłownie na inną mapę? Tak, dosłownie na inną mapę. Nie ustawiam spawn pointa. No właśnie, ustaw spawn pointa. Tepnij się do mnie jak chcesz, bo ja jeszcze nic nie postawiłem. To szybko, bo czas mi leci. Zabierasz mi mój czas. I idź, game mode 3 sobie weź i przeleć przez ścianę. Ale daj sobie beko... tu jest. Tak, open close. Dobra. Ale okay. Itemków nie mam, o nie!
Nie masz żadnych itemów? Nie, nie mam. A nie, czekaj, wysypały mi się. Dobra, sam się wysypałem. Dobra, 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 ja zamykam to i lecimy. Ustaw ten spawn pointa, żeby nie było. Spawn point. I daj sobie bekona. Ale dobra. Bekona, się co? Tobą. Beacon, bo to jest nasze... Ej, mnie też teleportowało. Klotar Hastrygert. Nie! Wszystkie przedmioty straciłem. Wszystko straciłem! Ale dobra, daję sobie tylko lucky bloki. Pieprzę resztę. Lucky block. Okej, okay, no. Powiem tak. Kto mógł wiedzieć, że coś takiego będzie? A beacona właśnie jeżeli... czemu nie dajesz tam beacona? Nie, no właśnie, bo zapomniałem o tym, bo ja wszystkie te rzeczy, wiesz, dawałem wiesz nam. Wiesz ty co? No, także sorry za to, ale ustawię szybko komendę, jak coś czas leci, nie? Żeby nie było tam ludzi, żeby się nie zapali, że o, nic nie budujesz, tak? Nie buduję, bo... no, muszę ustawić jeszcze parę rzeczy. Okej, okay, dobra, jestem gotowy. Powodzonka ci życzę, oczywiście. Ja też, ale kurde, jak chcę zespawnować beacona? To na game mode? No tak, na game mode 1 musisz kurde. I beacon. O Jezu. Dobra, wiem jak to ominąć. Okay. Kurde, no głupie kowadła. No, tak nie lubię kowadeł. Energy sword. Kowadło. Jest. Gdzie kowadła. Flotar has triggered a teleport trap. Everyone look out. Właśnie, wiesz co, czego się boję? Że będą takie lucky bloki, które totalnie zniszczą ten, wiesz, świat i później nie będzie wiadomo jak to... No po prostu coś się zrespi, jakaś ogromna budowla na przykład. Ej, jak to? Co to się... No. A, jest beacon, dobra. Okej, okay, super. No. Dobra, to no i właśnie, to jest, sorry za to, że za te niedogodności, ale no po prostu zapomniałem o tym. Bez, jeżeli można coś zmienić, no to fajnie, gdyby był timer i żeby były te game rule keep inventory. No nie, no! Co? Co się stało? Przepraszam. No co ja ci mam mówić? Aha, dobra, coś się zrespiło, właśnie. W ogóle wiesz, ile minęło? 2,5 minuty już. Co? A ja, mamy no. dyszkę mamy? Tak, mamy dyszkę. Ostatnio też była dyszka, nie? Czy coś pomieszałem? Było chyba. Dobra. O, zombie. Chodźcie, kurde, zblokuję. Ej, powiem ci, że w tym samym momencie też miałem zombiego. Ty, ale no, powiem ci, że nie dostaję fajnych przedmiotów, takie, które by mi pomogły. Ja też nie, spokojnie. No. Panie tak kierowniku. Jest, tak jest, powiedziałbym, że średnio. Dobra. Wow! Nine! Co? Okej. Okay. U Furmana coś się dzieje ciekawego. No, ach, dobra. No tak, tak, bardzo ciekawa sprawa. Lively zombie. Okej. Okay. No też to... mnie gonił, frajer. Pomka. A, dobra, to jednak nie jest. Bo Lively, wiesz, to taki kochany zombie, taki, który nie chce cię... Lovely! Lively to... Lovely. Od miłości. Ale nie, ja miałem właśnie taki życiowy. A, dobra. Life. Na. Wow, you wish came true, ale bajer. No, powiem ci, że ja też mam fajne przedmioty, ale jeżeli chodzi o bloki... No, ty teleportażu! No, powiem ci, że teleportowałem się, ale nie widziałem twojej bazy nawet. No, jakoś... ty to niezły jesteś, koleżka. O, co? Okay. O, właśnie, przecież można wydobywać też dirta łopatą, tylko że ja nie mam łopaty. Ty dirciarzu najgorszy. Dobra, jeżeli bym zrobił... Mam pewien... Ale torbu się zrespił! No, powiem tak, trochę się przestraszyłem tego, co się tam wydarzyło. Tor. Niezły jesteś, koleżka. Oj. Okej. Okay. Dobra. Ale mam plan. Ja też. Nie, ja mam lepszy. Ja mam najlepszy plan. Nigdy nie miałem lepszego planu. Okay, no, dobra. To by się akurat nie dziwię. Zawsze masz słaby. To zawsze najgorsze plany. Ale mam zarąbistą kryjóweczkę. O nie, look up! To czekaj! Ej, bloki nie wypadają z tego. Chyba z twojego. Ale... tobie wypadają bloki? Jeb, join the game, what the fuck? To jest jakiś, wiesz, jest taki... creepy. Aha, wiesz. Dobra. No. A! Spokojnie. Ale się zesrałem. No, czuć. Że coś jest nie tak. Jesteś kurde... Wow, śmieszny, Bacon naprawdę. Ej, powiem ci, tak mi się coś zrobiło, takiego niefajnego. Jak dajdłem? Jak ja dajdłem? W ogóle nie są... O, fuck! Dajdłem. Fuck! Dlaczego się teraz respicie? Okay. Evil Bunny Swarm. Swarm! Ale powiem ci, że mam taką taktykę zarąbistą. Ciekaw jestem, czy uda ci się to poskromić. Kompletnie inaczej podszedłem do tematu. Tak, postawiłeś mi wszystkie lucky bloki, że miał je zbił ciebie. A nie, to by było zbyt proste. Ale też myślałem o tym. Też myślałem, czy by właśnie czegoś takiego nie zrobić, ale nie. Powiem ci tak.
To będzie w sumie ciekawa, ciekawa sprawa. W ogóle, ej, minęło 6 minut już. Niemożliwość. No, no, naprawdę. Nie wiem, jak to się dzieje, ale minęło już 6 minut. Trzeba się spieszyć. No, trzeba naprawdę się spieszyć. O Jezu, ale to tragicznie wyszło. Dobra. Dobra, jeżeli zrobię coś takiego... O kurde. O kurde. Krucjanto. Krucjanto. Co się stało? My na pewno mieliśmy wtedy też 10 minut? Na ile chcieli mieć? No nie wiem, nie wiem, 10 to jest mało, po prostu. Do tego zmierzam. Że naprawdę 10 to jest mało minut. Ale no spoko. Spoko, nie, niech będzie. Najwyżej, nie, nie będę miał... Czemu się dostała? Beacona. Czego? A Jakub? No, tego mojego beacona. Ale spoko. Deacon! Ja sobie z tym poradzę. Okej, okay, weźmiemy tak. I plan jest taki, żeby ukryć go tutaj. O ty kurde! Ja Spryciul, ja o spider! Pewnie. Ja to mówię. Bruce Wilson, co ty robisz? Dobra, ty... Ej, kurde, w ogóle dzień. Jest... No. I don't time see shit. Set jeden. Dobra. Ej, weźmiemy, zrobimy takie... Kurde, no. O Jezu! No i takie to ja mogę mieć itemsy, ja! 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 Takie itemy. Zawiadniacki fun... Jaki blob tu upadł. Ty. Shadow zombie, nie no, tylko mnie nie bij, no ty. Ty zły zombiaku, ty. A to zły zombiak był. Dobra. Ole! Planeczko. Okej. Okay. Chodź tutaj do środka. Nie bij mnie, nie bij mnie. Dobra. Zrobimy tak. W ogóle kurde, ja mam zbroję jakąś popsutą? Nie. Ale no. Takiej taktyki chyba się nie będziesz spodziewał. Tylko że powiem ci, że tam. Nie wiem, czy ci chcę podpowiadać. Nie podpowiadaj. No, zacznijmy. To nie ma, że podpowiadanko jest, że to sobie... Wow, no. Nie zabijaj mnie, ty. Fuck. Supermana dostałem. Tak się nazywa mój golem. Nazywa się Superman. Ja swojego golema nazywam inaczej. Naprawdę, dostałem golema o nazwie Superman. Nie kłamie. Bez kitu. Ja, dobra, kitu. Zrobię to inaczej w sumie. Naprawdę? Kurde, kilo by mi się przydał. O! A, w ogóle umarłem. Nawet nie zauważyłem kiedy. Nie wiem, jak to się w sumie stało. 8.24, kurde. Ale mam kurde, plan! Kurde, o, kurde. Fuck! To będzie sztos! Mhm. Ja też mam plan. Mam plan. Nie ufać nikomu. La 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 la. Gracja na rozstatki. Okay. Fuck! O kurde, chyba coś ci wybuchło tam. Tak mi się zdaje. Coś mi pierdotło, panie. No, coś tam wybuchło sobie. Ej, tu się jeden beacon stworzył przypadkiem, bo to od studni. Tak, go usunę. Aha, no dobra. To możesz go pousuwać, jak tam chcesz. Uff, dobra. Mój jest, No chyba będziesz, nie no, na pewno będziesz wiedział. Ten mój jest w takim miejscu, że po prostu, wiesz, wchodzisz do bazy i od razu... Kurde, po co ja ci to mówię? Tak, to taka jest sprytna sztuczka, nie? Że od razu będziesz widział. No i tak. No, a ja mówię, a tu na pewno będzie, się będę kopał przez jakieś, kurde, ciężkie sprawy. A tu się okaże, że... Nie, akurat to była prawda. Tak. Akurat była prawda. Ale fuksa miałem, ja pierdziel. No, golem, no. Superman, nie umieraj golem. Też masz? Kurde. Zostało 30 sekund jak coś. Ej, drugi golem, czyli... No nie, serio? No, zostało 30 sekund. Kruciando. Okej, okay, o kurde. Dobra. Potwierać jak najwięcej. O, jeb. No, ja tak samo. O Jezus. Ja też otwieram jak najwięcej, żeby cokolwiek było. O Jezu, co tu jest? Szybko. Fuck. I 5, 4, 3, 2, 1... Koniec, dobra. Ja muszę się niestety slash kill, bo mi się coś na sam koniec zrespiło. Dobra, no. 10, nie no, z minutę na przygotowanie się, okej? Okay? A to dłużej... No parę sekund, żeby dużo po prostu... się nie ma co przygotowywać w sumie, ale... No dobra. Znaczy ja sobie chcę przedmioty posegregować, o to bardziej mi chodziło. O, w sumie? Zobaczymy, czy... Ej, tylko że wiesz co, ja nie mam kill offa, bo go straciłem. Mogę sobie zrespić kill off? Możesz. Dobra. Sorry, ale no mówię, ten... Kill off straciłem niestety. Zwykły, najprostszy. Okej, okay. Tą sobie wezmę. Dobra, jest... ja czekam tylko ten, bo tu są takie króliczki niefajne. Ja czekam, aż się po prostu powiesz. Dobra, Furman, zaczynamy. Dobra, Furman, zaczynamy.
Luciando, fuck, co tu się dzieje w ogóle? Ej, no jak wskoczysz, okay, to się zestrasz, ja ci mówię. Dobra, wow, ja jestem gotowy. Ja jestem gotowy. Dawaj. O, siema. Siema. Jak tam życie? Okay. O, ale mi żyćko straciłem. Okej, okay, i teraz pytanie, gdzie on to mógł ukryć? Ja nie mogę się ruszyć teraz ze swojej tej. A ty, ile królików ty masz? Wiem, zespiłem się pod koniec. Ale fajne, fajne. Ała, no nie, no. Dobra, to ty się z nimi baw. Ja sobie posprawdzam różne miejscowe, wiesz? Okej, okay, tutaj tego nie ma. Tylko, że ja wiem, bo ty podszedłeś do tego kompletnie inaczej. Ja już teraz to wiem. No kurde, też masz miecz świetlny. A, dobra, masz lepszy miecz świetlny niż ja mam. No, ej, teraz nic nie widzę. Ja też nie, ale nie, widzę dobra. Jak ten, wiem, teraz cię zabiję, ten ci, że armor szybciej padnie, jej. No właśnie, no tak, tak to działa, to się zgodzę. Okej, to weź sobie tam, rób co chcesz, ja poszukam tej twojej. Gdzie ty to mogłeś ukryć? Mówiłeś, ja nic nie widzę, bo... A ty się oczyściłeś pewno. Nie, ja padłem parę razy. Gdzie ty bo ty jesteś? Nic nie widzisz, tak? No nic nie widzę ciągle. O, ale mi smutno z twojego powodu. No, na pewno. No, o fuck. Bym ci, tak, z chęcią bym cię zabił, ale nie zrobię tego z prostego powodu, bo dłużej po prostu będziesz jakby, no. Kurde, to w ogóle te króliki, nie wiem co ty z tymi królikami masz, ale... Wiedziałbym, że... Ale mnie naprawdę, no, irytują mnie te króliki. Dlaczego? Nie rozumiem cię. No nic nie mogę zrobić. A gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? A, ja jestem na środku. Widzę cię. Siema sąsiedzie, jak tam? Dobra, a, coś ci śmigło. Nie zabijaj, to jest mój sposób na wygranie tej bitki. A, czyli ukryjesz w jakimś prostym miejscu. No czekaj. U mnie od razu niestety. No, w sumie mogłem to jakoś inaczej zrobić. A o co chodziło z tym koblem? W sumie można zrobić tak, że będziemy mieli więcej kobla. No ale co to da? To nic nie zmieni. No, że jakąś fancy budowlę zrobisz. Kurde, co ty to ukryłeś? Jezu, ale mam wójtera jakiegoś. Ej, a może ty to w lawie ukryłeś? Ej, a ten? O, no, dzięki. Mów. Właśnie. A kurde. Czemu ja to zrobiłem? No mów. No właśnie o to mi chodziło. Żeś się zabił. Aha. No dobra, myślałem, że coś innego chciałeś. Ale mam spowolnionko. No, dobra, czyli odkryłem miejsce. Krucjando. Musi tam to być. No kurde, nie zabijaj mnie. A ty w ogóle nie szukasz tego, gdzie ja ukryłem tego Mam! Bitona? A nie, to jest ten. Sorry, kurde, ja powinienem... Powinienem go zniszczyć, wiesz? Czekaj, ja zniszczę te bikony. Oh! The fuck was that? Co ty zrobiłeś? A może jest w nożą królików, co? A raczej... Nieważne, gdzie ty jesteś? No tutaj jestem. Co ja zrobiłem? Twoje lucky bloki otworzyłem. Aha, dobra, bo one tam... Weź mnie nie zabijaj. No ale czemu? No to chodzi. Powiem tak, no... I wszystkie bikony, które tam były, to usunąłem, które wiesz, nie, których nie powinno być. No nie! Także, no. Dobra, ja robię slash kill, bo to jest masakra. No spoko. Dobra, tutaj nie... Chwila woda. To jakaś nowa, okay, nowa cisowianka? No nie! Tak, chwila wody. Dobra. Ty, dobra, masz tutaj... Okej, okay, to jest gdzieś tutaj. Dobra. Ty, gdzie on to mógł ukryć? Okej. Okay. Mnie bijesz? Nie. Ej, nie mów, że ty... A, w sumie też bym tak zrobił. Co? Nic. A ty gdzie masz bikona? Poka bikona! Ej, gdzie ty go schowałeś? No nie powiem ci. Nie powiem ci, gdzie jest mój bikon. Mów! No, jak powiem się ci, to pali! Ej, w ogóle ty we mnie strzelasz, tak? Nie. Okej, okay, broń, spoko. Panie Boże. Dobra. No taki zombiak, jakiś gówniak. Mówię, bo na początku, dobrze mi powiedziałeś, to pousuwałem właśnie te wszystkie te bikony, których... No jeden właśnie nie usunęłeś, nie wiem, czy to jestem prawdziwy teraz, czy nie. Ała! Wezmę... Beacon Overlord! O! Taka podpowiedź! Dobra, tutaj coś mamy. O nie, portki mi się zepsuły, dlatego jestem taki słaby teraz. Ty, ale no przecież tutaj nie ma w tej lawie. Ja myślałem, że w tej lawie będzie ten beacon. Przecież to wyglądało jak... No, takie typowe miejsce. Takie typowe miejsce, na co? Na zniszczenie tego. Bo je ten? Żeby się czas zająć troszeczkę, wiesz. Patrzysz, o to na pewno może być. Wow. Cześć. Ten jak poleciał. No, poleciałem sobie. Daj mi chwilę. Muszę coś sprawdzić. Okej, okay, tu jest...
Nie, nie ukryłbyś tego w takim miejscu. No kurde, daj. No ale tak. Słuchaj, ty jesteś Jedi, czy no jesteś... tak. Nie, jestem po ciemnej stronie mocy. Tak, ty ciemny to ty jesteś. A może... Znaczy, no dobra, to są kowadła. Może tu? Co to za miejsce? Wiesz co? No? Mam wrażonko. No? Jakby... Jak któryś ten zniszczył mi beacon. Naprawdę? Tak, bo go nie widzę. Jak to? Nie mam pojęcia. Czekaj, a chwila, a gdzie twój beacon powinien być? To ja ci powiem, gdzie mój... No kurde, bo... byłem blisko twojego beacona, czy nie? Raczej nie. Aha. No czekaj, to sprawdź, okej, ja zamykam oczy teraz i podchodzę do ściany. Sprawdź na spokojnie, czy ten beacon tam jest, dobra? Ja patrzę w ścianę teraz. Kurde, nie mogę tam wejść. No to weź sobie Game Mode 3 na przykład. Żeby sprawdzić, czy jest. A co, ja na Game Modach będę grał? No, żeby sprawdzić, czy jest, bo mój nadal jest, ja go, no... Ja sprawdziłem, jest, że tak powiem. Dobra, otwórz oczy. Okej, okay, dobra. Mogę iść? No patrz się na prawo do góry. No. No i tu nie. Powinien być. Ty jesteś... Ty jesteś... Ja w APM, tak, zadziwia mnie twoje podejście do tego. W ogóle ty, jak są schematy, to ty w ogóle jesteś poza schematem. Dzięki. No. Do tego zmierzałem. A uwaga, to dobra, to w takim razie no będzie remis, bo tak naprawdę nikt nie wygrał. Pokażę ci, gdzie jest mój beacon. A ty podejrzewam, że też taki w miejscu, w którym bym się nie spodziewał, że ukryjesz. Okej, chodź tutaj. Zrób dzień, bo ty lepiej robisz dzień. Time set 1. No. Tu jest. Powiedziałem ci dwa razy jeszcze specjalnie o tym, że no zniszczyłem wszystkie beacony, których nie powinno być. A ty powiedziałeś coś tam, no bo jednego chyba zapomniałeś i ja kompletnie na to nie odpowiedziałem. Nic. Nic na to nie odpowiedziałem. Co mam ci powiedzieć? No to jest mądre. Jeszcze mówię tak, powtórzę ci to dwa razy, mówię, bo za pierwszym razem może nawet nie zwrócisz na to uwagi. A mówię, no, te beacony, które tam nie powinny być, sorry, to je wszystkie już zniszczyłem, także no, został ci tylko ten jeden. I mówię, kurde, i ty jeszcze wiesz, się pytasz, ale chyba zapomniałeś o jednym. Ja kompletnie coś innego powiedziałem, zmieniłem temat, szybko. No, ale czyli widzisz. Mam pół punkta, czyli wygrałem. Dobra, okej. Okay. Bo znalazłem twój beacon, a masz. Właśnie ludzie, pytanie do was. I w jaki sposób jeszcze moglibyśmy tą serię dopieścić? Tak to chyba się mówi. No trzeba ten. Tylko wiesz co, a dobra, no dokończ pytanie. Bo nie, po prostu, no to jest koniec, bo wydaje mi się, że coś jest jakby nie tak, że... Znaczy, okej, okay, możemy znaleźć... Znaczy, możemy szukać tych beaconów, ale wydaje mi się, że można by było wprowadzić jakieś nowe zasady, także poczekamy na wasze komentarze, co można by było jeszcze zmienić tutaj. Bo mi na przykład to się podoba, ale wydaje mi się, że może coś być nie tak na przykład. A ty powiedz zaraz, co chciałeś powiedzieć. Bo ja ogólnie właśnie sobie przypomniałem, że chyba złamałem zasadę. O! Bo mieliśmy nie używać dekoracji jakby. A no tak. No właśnie. Mieliśmy nie używać dekoracji. No. No to wiadomo, kto wygrał. W gruncie rzeczy ich nie użyłem. Ale no właśnie, ty nie użyłeś ich w ten sposób. Ja też, jak nie używaj dekoracji, to znaczy, wiesz, nie niszcz tych bloków. No to też ty tak to użyłeś. Ale nie, tam było nie niszcz. Ej, co w tym? Gdzie jest ten? Game Mode 3. Dobra. Game Mode 3. Lecimy zobaczyć. Sprawdzić. Uwaga, czy wygrałem, czy raczej remis? Chyba widzę. Gdzie tutaj, jest ten? Tu. Czekaj. Pogoda off. Tutaj, Game Mode 1. Okej, okay, jestem. Nie podkradaj bloków. Nie, było nie podkradaj bloków z dekoracji. A, czyli... Czyli nie złamałeś, nie złamałeś zasady. Nie złamałem, dobra, No, czyli remis tak naprawdę. Jest nierozstrzygnięty odcinek. Ale, w skrócie rzeczy. Trzeba będzie po prostu zrobić rewanż. Także bezimienny jeszcze raz dzięki za podesłanie mapy, bo naprawdę jest spoko i pewnie pogramy jeszcze trochę. No na pewno, przecież map jest i jeszcze trochę. No kurde, dokładnie, także pomysł. Jeżeli macie jakieś rzeczy do zmiany, to śmiało piszcie w komentarzach. I propsik za nick. No, propsik za nick, dokładnie tak. Także do zobaczenia, cześć. Cześć. Pa.